Kolejna dawka meczów zaległych w ten środowy wieczór. W dzisiejszym starciu tej piątej kolejki starły się dwa zespoły z województwa śląskiego. Nie mogą się ukoleić, nie? Górnik Zabrze zwyciężył na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 2-1, dzięki czemu Zabrzanie przedłużają swoją pasę meczów bez porażki, w której głównie wygrywali, oraz osiągnęli nie byle co, ponieważ zespół z Zabrza wygrał dzisiaj jako pierwszy zespół na nowym stadionie Rakowa Częstochowa, a zespół RKS-u gra na nim od chyba kwietnia tego roku, także no trochę czasu minęło, więc jest to w pewnym sensie naprawdę imponujące. Gole dla Zabrzan trafili dzisiaj Jesus Jimenez po podaniu Kubicy oraz wchodzący w drugiej odsłonie Mateusz Cholewiak, który poza tym trafieniem marnował dzisiaj w sumie seryjnie patelnie. Jednak koniec końców nie można było mieć do niego o to pretensji. Ogólnie uważam, że to spotkanie nie było jakoś ultra porywające, natomiast sam jego przebieg oraz kilka zagrań zasługiwało na uwagę. W pierwszej połowie Zabrzanie zagrali średnio, natomiast w tej drugiej znacznie lepiej. Głównie ze względu na impuls w postaci bramki Jesusa i Meneza. Dobry przy okazji dzisiaj Dadok, który na tej prawej stronie naprawdę robi całkiem fajne rzeczy ostatnio. Dobry, tak jak mówiłem, Jimenez, ponieważ to on wyrównał stan tego spotkania. Ponadto dobry Kubica, bo to on asystował przy pierwszym golu. Dobry Nowak, bo mimo wszystko starał się wprowadzać zamieszanie pod bramką Częstochowian. Przy okazji mieliśmy dzisiaj w bramce Bielicę, który wydaje mi się zagrał całkiem przyzwoicie, ponieważ może w tej sytuacji bramkowej nie miał zbyt wiele do powiedzenia, natomiast wiele strzałów innych wybronił. No i tak jak mówiłem, górnicy odrobili dzisiaj stratę jednej bramki z pierwszej połowy, grając w mocno okrojonym składzie, ponieważ nie mieliśmy chociażby w składzie Lukasa Podolskiego, czy chociażby Janickiego, który no popisał się potężnym babolem w ostatnim meczu z Pogonią. Dzięki temu zwycięstwu, tak jak już wspominałem, Zabrzanie przedłużają swoją genialną passę oraz skakują na całkiem przyjemne miejsce w tabeli, jednak o tym powiem na samym końcu tego filmu. A Raków Częstochowa dzisiaj dość mocno zawiódł. Mimo że naprawdę bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie trafieniem Mateusza Wdowiaka po świetnym zagraniu prostopadłym z środka pola Papa Nikolaou. W sumie niedługo musieliśmy czekać na kolejne trafienie Wdowiaka, ponieważ już w poprzednim meczu, w poprzedni weekend, to on zamknął wynik spotkania z Piastem Gliwice, trafiając w ostatniej akcji meczu. Słaby dziś występ w defensywie gospodarzy, ponieważ akcje Zabrzan, mam wrażenie, były dzisiaj zbyt łatwo prowadzone. Chociażby, tak jak mówiłem, taki Cholewiak po wejściu z ławki mógł strzelić co najmniej 3 gole dzisiaj, a trafił tylko jednego, głównie przez swoją nieskuteczność. Słabo napad, mało strzałów oraz brak pewności siebie i takiej pazerności w ofensywie sprawiły, że częstochowianie przegrali to spotkanie. A wydawało się to po pierwszej połowie w sumie dość nieoczywiste i mało realne. Ale chciałbym uspokoić częstochowian, to była dopiero piąta kolejka. Dlaczego pan się nie leczysz? Dobra, koniec tych żartów, bo mi to nie wychodzi. Po tym spotkaniu gospodarze zajmują czwartą lokatę z 32 punktami, natomiast Górnik Zabrze wskakuje na szóste miejsce w tabeli i ma 28 oczek, co umówmy się, że spoglądając tak przekrojowo na całą tą rundę, no to jest naprawdę dobrym rezultatem dla nich. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradej, ponieważ coraz więcej z was tam jest i naprawdę miło mi się tam publikuje jakiekolwiek treści o polskiej piłce nożnej. I zapraszam was na Instagrama Tradej, ponieważ tam zbieram 500 obserwujących. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru. Środek tygodnia, to zaraz mamy weekend. I jeszcze widzimy się dzisiaj po meczu Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. Cześć!